Ukraińcy składali daninę krwi, aby upominać się o słuszne prawa do ojczyzny i o prawa do godnego życia. Nasza zatem obecność tutaj, nasza pamięć jest właśnie wyrazem wdzięczności za to, żeby uczcić pamięć tych, którzy o to walczyli. Uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała w Kończycach zainaugurowano miejskie obchody upamiętniające rocznicę powstań śląskich. Następnie odbył się przemarsz pod pomnik poległych powstań śląskich, gdzie został wygłoszony apel, a przedstawiciele samorządu wraz z innymi delegacjami złożyli wieńce i uczcili w ten sposób pamięć o powstańcach. Zawsze co roku w tych uroczystościach biorę udział i składam kwiaty. Śląsk jest częścią Polski i to jest rocznica przyłączenia Śląska do Polski. Kultywujemy, bo najczęściej jesteśmy w jakiś sposób rodzinnie też związani ze Śląskiem, z powstaniami śląskimi. Dziadek, zanim Śląsk się samodzielnił, to też brał udział w walce o tą polskość, o przyłączenie Śląska do Polski. I to są właśnie też wspomnienia rodzinne. Dzielnica Kończyce, Pawłów i Makoszowy jako jedyne z obecnego Zabrza po 22 roku zostały włączone do państwa polskiego. Tutaj jak gdyby ta pamięć o powstańców wydaje mi się, że jest najbardziej żywa i najbardziej kultywowana. Te osoby walczyły po prostu o to, żeby właśnie Ślązacy przynależeli do państwa polskiego. My jako Ślązacy chyba mamy najbardziej burzliwą przeszłość spośród wszystkich regionów i tym bardziej właśnie dlatego musimy pamiętać o tej przyszłości, o udziale Śląska i Ślązaków w walce o naszą niepodległość, o to, że jesteśmy tu i teraz, że jesteśmy Polakami, że możemy się cieszyć i być dumnymi z naszej ojczyzny, zarówno polskiej, ale jak i śląskiej. Filarem naszego harcerskiego wychowania jest wychowanie patriotyczne i właśnie często wspominamy zarówno Polaków, Ślązaków, dlatego też nie mogło nas zabraknąć dzisiaj w tym miejscu. Harcerze też pamiętają o tych wszystkich wydarzeniach, że pamiętamy i chcemy też złożyć hołd tym wszystkim osobom, które poległy w powstaniach. Uważam, że takie pamiętanie jest bardzo ważne dla młodych osób i bardzo ważne jest przekazywanie tego dalej. I bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i celebrować razem ze wszystkimi.